Zostałem poproszony przez bardzo znanego w Polsce artysty, tatuażysty Jarka Baki z Opola, który właśnie tatuuje w japońskim klimacie, o to, abym mu przywiózł z Japonii drzeworyt, który kosztuje 40 tysięcy jenów. Coś takiego. Idziemy to po prostu teraz szukać, znaleźć i kupić. Do góry. Do góry? Okej. O kurde. Jak to zmądrzeje? Może byś ci, żeby ci głowa nie rozbolała od tych książek. Już musiał myśleć w końcu. Gość, który nie ogląda filmów, mówi, że to strata czasu, woli obejrzeć YouTube'a niż poczytać książkę. To jest taki absurd, goni absurd. Tak. Hello? Hello. Excuse me? We're looking for something like that. Nie, to dokładnie to. Something like this. Yes. Yes. The same like this. This is just a screenshot? Just a screenshot. Screenshot, yes. Well, these are the beauty triptych from Edo period, which is in this drawer. And just feel free to look at. Mhm, to szukać. Mamy po co szukać, tak? Okej. Okay. Poszukamy. Czyli szukamy to. Nie, to nie jest. To jest bardzo potrzebne, tak? Koledze? Tak. Co to dokładnie jest? Fachowo mi napisał jakiś dzieworyt. Drzewory, tak? A do czego to służy? No słuchaj, on jest tatuatorem w klimatach japońskich. Rozumiem, chciałby sobie po prostu ozdobić, tak? No też, że chcę ozdobić sobie rok tatu w oporu. Ale koniecznie chce ten sam wzór, tak? No, pewnie tak. No pytanie, czy chce taki sam, czy podobny? Pytałeś się może? No nie, pewnie ten, skoro wysłał ten. Bo przypuszczam, że tutaj mają tego dziesiątki. No i to trzeba po prostu poszukać. I mam ostatnie dwie szanse, jak nie będzie, to nie będzie. O, jest szansa. Tak. Tak, to jest to. Tak. I co chciałeś powiedzieć? Powiedz ostatnie szanse, co? Że masz szczęście, bo mogło być zaraz tylko jedno do wyboru, ostatnie. Dobra, okej. Okay. Postaram się tego nie zniszczyć. Także znaleźliśmy zdobycz. Jest to, co miało być. Patryk chciał się już poddać. 40 tysięcy jenów. O, certyfikat. Kurczę. Czyli 1500 zł. Około 1500 zł. 1400 zł. Idziemy dokładnie płacić. Idziemy płacić. Okay. No i mamy to. Mamy tą zdobycz. Hara Shobo w dzielnicy, nawet nie wiem jakiej. Ale w Tokio w każdym razie. Jakie Hara Shobo? To jest tego no sklepu? Ten sklep się chyba nazywa. Hara Shobo. I mieli bardzo fajne produkty. Ciekawe obrazy, ciekawe dżewuryty. No nie jest to tanie. Kosztuje to około 1500 zł, ale... Znaczy, 20 tysięcy jenów to jest 700 zł, no to 1400 dokładnie złotych to kosztuje. Sprawdźmy. W obecnym kursie. Tak. No i jesteśmy na Jinboho. Stacja Jinboho. Dokładnie, stacja Jinboho. Być może też jakaś dzielnica o podobnej nazwie. I to jest taka dzielnica chyba mądrych ludzi tutaj, bo... No bo książki stoją... Książki... Dawid, jak was czeka z instrukcją obsługi do pralki, to uważa, że z mądrym człowiekiem. Instrukcja obsługi świrów. Dobra, Dawid, słuchaj. Ostrego. Okay. Co? Powiem ci taką rzecz. Jeśli chcesz udawać mądrego, to okulary nie wystarczy. Musisz dodatkowo tak. Słuchaj, to też chodzi, że na każdym kroku... Zrób tak. Złap tak za brodę, tak ten. Tak, o. Tak. I teraz powiedz, co chciałeś powiedzieć z tą mądrością. Tak, właśnie po brodzie, to jest chyba jakaś taka, to jest chyba taka dzielnica mądrych ludzi, bo tutaj można kupić książki na każdym rogu, jakieś broszury informacyjne z różnych teatrów tutaj japońskich. Był też broszura z Andrzejem Wajdą i z Romanem Polańskim. Było. I pani nas właśnie wygoniła stamtąd. Widzieliście to bezpewnie. Bo zobaczyła, że nie wyglądamy na zbyt inteligentny. Nie. I uważała, że nie jesteśmy godzien. Jesteśmy godzien Andrzeja Polańskiego.
Paczuczka dotarła bezpiecznie z Tokio, co nie było taką oczywistością. Teraz trzeba tylko dorwać Jarka Baki w tym Opolu. Także szukamy Rokatu. Ulica Grunwaldzka. Deszczowo. W Japonii było mniej, tak widzicie? Gdzie jest Jarek Baka? Gdzie jest Jarek Baka? Tam gdzieś, nie? Nie wiem. To co, lecimy. Jest rok tatu. Jest? To jest, szukam. Deszczowy piątek. Tutaj. Takie miejsce ma to spirytualne konsekwencje. Emeryci, rok tatu. To jest taka mała ta reklama, dajemy, nie? Dajemy? Chodź, nagrywa ten twój telefon. Tak? Cio? Chcesz powiedzieć Ohio? Idziemy. Gdybym to chciał trafić do polówku, to jest gdzieś w kamienicy przy solecie. Trzeba zerknąć tutaj. Gdzie to tu? Gdzie ta się wyda? Drugie piętro chyba. Nie no, chyba tutaj. Gdzie się wyda? A nie, to jest Millennium Bank. Ohio Gozai Mat. Siema, cześć. Jarek, żyjesz? Cześć. Nie? Cześć. Patryk z kanału Bez Kanału. Cześć. A tu Dawid z Pregging i Bez Kanału. Cześć. Co to tak wyszło? Chłopie. To jest dramat. Cześć. Panowie, już przebadani na koronach? Nie, ale ja się duszę, nie? Duszę się mam. Ja przez jeden dzień panikowałem, ale napiłem się i było dobrze. Bo ja mam coś. Przekazuję oficjalnie. Ja pierdolę. To zamokło dopiero teraz, w Japonii wszystko. Jakbym chciał coś jeszcze z Japonii, to może na ciebie kichnąć. Dziękuję. A widzieliście ten najkrótszy horror świata, nie? Jak zrobicie, że kurwa panna Chińczyk została przy krawężniku. Tak. A to robimy unboxing, robimy? No to popatrz, no to spoko. Wszystko wiesz, zamknięte, tam gościu to zabezpieczał. Poczuj ducha 19 wieku. A muzykę, za muzykę nam zatną, film pewnie. Muzyka jest niewłaściwa. YouTube nam zjechać. A czy to złe kupiliśmy? Ty chciałeś to Hello Kitty, tak? Tak, właśnie o to mi chodziło. Pierwotne Hello Kitty. Zobaczmy. Właśnie, bo nie wiemy, czy to jest w środku, nie? Czy nie wiemy. Ale go się pan ładował. To. Kurde, ja muszę też tatuować, ale tylko zerknę, czy... Tak. Tylko czy to jest to? Zerknę, czy to jest to? No. To w międzyczasie, jak to opakujesz, jak się za to pobierasz, to powiedz... Ale masz trochę ruchu. Jarek, co na ten temat tego właśnie fantu? Co to jest? Żeby widzowie też wiedzieli. No, to jest... Rachunek 4000 jenów? To jest tryptyk Kuniyoshiego, uznawanego za jednego z ostatnich mistrzów, Ukiyo. No przecież to oczywiste, nie? Jest to rocznik 1848, jak dobrze pamiętam. Patrzcie, petarda. No gościu tam oryginalnie to zapakował, tak żebyśmy nawet nie... Co to w częściach jest? To jest tryptyk, trzy obrazy, nie? Aha, bo myślałem, że to będzie jako złączone. Aha, tak, nie, włączone tak. Folie. Włączone folie. Ale patrzcie Certyfikat. Niesamowite. No i to zgubiliśmy właśnie, znaczy Dawid zgubił. To zgubiłem. Mieliśmy się spotkać z Krzysztofem Gonciarzem, ale przez to, że Dawid zgubił, ale to nie spotkaliśmy się. To zgubiłem podczas testowania ogromnego tableta do rysowania grafik. Tam właśnie rysowałem 15 minut i tam to zostawiłem, także... Miazga. Miał tego pełną, bardzo elegancko w tym sklepie. Niesamowite, jak można takie coś dużego zgubić, nie? No, ale w ogóle patrzcie się na te kolory, patrzcie w ogóle na to indigo. Takie niebieski.
wydrukowane z drukarki apartamentowej. Słuchaj, takiego małego napisu Badengina. Petarda. Dziękuję bardzo. Jeszcze czuć tutaj taki powiew w Japonii. Czuć. Dobra. Także japoński tatuaż to do Jarka. W Opolu fajny widok jest gdzieś tam na ten, na Solaris, niesamowicie. Dokładnie, ale dziękuję jeszcze raz, to jest naprawdę piękne. Koniec odcinka.